Witam wszystkich serdecznie w odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku Pluton rozegram z Jubilatem Krychem 333, który rozegra 20-tysięczną bitwę oraz 2000 bitwę na czołgu, na którym rozegrał najwięcej bitew z wszystkich czołgów swoich w garażu. A tym graczem jest Krycha 333. Cześć. Cześć wszystkim, witam Faja. Razem z nami zagra jego kumpel z klanu Tank 971. Cześć. Witam wszystkich. Okej, na początku tylko kilka wyjaśnień, bo ostatnio w filmiku powiedziałem, że będę teraz mniej trochę grał w WOTA, ponieważ mam myszki, można powiedzieć, popsute i tam pisaliście, że Faja, ty głupku, kup sobie myszkę za dwie dychy, a nie gadaj, że nie masz myszek, nie? Dlaczego nie kupuję myszki za dwie dychy? Ponieważ, można powiedzieć, za kilka dni będę miał nową myszkę od firmy Ozon, napisała do mnie firma Ozon, od której mam klawiaturę, że wyślą mi myszkę w zamian za unboxing, więc bardzo chętnie, oczywiście, kto by się nie zgodził, biorę mychę w ciemno, razem z podkładką, a mycha Logitech dwa razy już była w reklamacji i idzie trzeci raz do reklamacji. Więc będę miał, jeżeli naprawią mi wreszcie tą mychę, to będę miał dwie dobre mychy wreszcie. Więc warto trochę poczekać, a nie kupować jakieś badziewie za dwie dychy, chociaż tak naprawdę myszki za dwie dychy, czy klawiatury, tym bardziej klawiatury za dwie dychy, podobno są najlepsze. Dobra. Krycha 333, no cóż, Krycha 333, dlaczego taki nick wybrałeś w grze World of Tanks? Wybrałem, ponieważ w szkole, jak w podstawówce jeszcze się zaczęło, wszyscy mnie przezywali Krycha, mam Krysem na imię, to się wzięło, takie zdrobnienie jakby, no, pseudonim, a 333 no to, tak, to... Krycha to tak kobieco trochę, Krysia, Krycha, nie, ale dobra, no nieważne. No a to... Ja się tym nie przejmowałem, bo... No jasne, jasne, jasne. Nazywali mnie to. A, lepiej, to. Dobrze, że nie Krycha przez to, że Krecha, nie? Nie, a nie. Ty. No, to dobre. Okej. Co tutaj widzimy na przebiegu służby? A więc może na infografikę zerknę. Najwięcej, i to zdecydowanie najwięcej, bo prawie połowę bitew, rozegrałeś na radzieckich czołgach. Głównie, jak widać, grywasz ciężkimi i TDK-ami, mało medami, które podobno rządzą w tej grze. To się pozmieniało, czy nadal tak jest, że ciężkie radzieckie czołgi u ciebie królują? Czy może dlatego, że właśnie ten drugi jubileusz, czyli 2000 bitwa na czołgu ciężkim KW-1 spowodowała taką ilość bitew? Jak zaczynałem grać we WOTA, to pierwszym celem był IS-7. Zaczynałem grać ciężkie drzewko, później drugie IS-4 i zaczęło się ciężkimi. Dopiero później tam zaczynałem grać TDK-ami, a teraz medami przeważnie lubię grać. No i dobra kolej rzeczy. Przed rozpoczęciem nagrywania powiedziałeś, że dużo nie jesz. Ja się spytałem dlaczego i ty powiedziałeś, że uprawiasz... Znaczy, grasz piłkę nożną, dlatego dbasz o dietę. Jak długo już grywasz w piłkę? Nie musisz mówić w jakim klubie. To może coś na temat twojej pasji sportowej. W piłkę dopiero zaczynam to jakby trenować. Będę zaczynał od sierpnia. Tylko zawsze mnie ciągnęło na wojsku, żeby grać z kolegami. Zaczęła się pasja i lubię grywać ogólnie. Tak są na żurze chodzić. W Tarnowie no popularnie, i... żurze, chodzimy z kolegami. Że w twoim mieście również grał reprezentant Polski na Euro, Kapustka, tak? Tak, tak. No, no to macie, można powiedzieć, z kogo brać przykład, bo świetnie się zaprezentował. Chyba tak, nie? Bardzo tak, dobrze. Tak. Dobra, no to może już nie gadajmy tyle, wybierajmy czołgi. Ja... KW-1 nie mam, oczywiście mam KW-220, ale on ma ograniczony matchmaking, więc wezmę Oi Experimental, a kolega wziął, to jest czołg ciężki czy med? Med. Nie masz ciężkich? Mogę wziąć, mam parę, więc... No dobra, to weź tego meda, bo to później będzie na mnie. Lepiej wziąć czymś, co się... Nie, to weź meda, weź meda, weź meda. Weź meda. Weź tą fałkę, please, please. Nie, bo później będzie na mnie. Tak to, jeżeli ty dasz dupy, to będzie na ciebie. Dobra? Dobra. To co, gotowi? Tak.
jedziemy. 20-tysięczna bitwa oraz 2000 bitwa. 2000 bitwa na KV1. No i cóż, siódme tiery, tak? Nie! Piąte. Nie, tateczka. O, mamy 43% szans... Nie, nie mam XWM. Też nie mam. No, ale już DJ Wirus coś tam kombinuje. Wczoraj już nawet miała być jakaś łateczka, ale kobieta po prostu nie pozwoliła mu. Wiecie jak kobiety. Tak, tak. Macie dziewczyny? Ja się nie śpieszę. No, spokojnie. Chociaż to jest dobry wiek na takie pierwsze, można powiedzieć, miłostki. Bo to oczywiście nie od razu trzeba brać kobietę na całe życie, nie? Tak. Tylko tak się podszkolić, pouczyć, poznać te kobity, nie? Bo to różne są. Najlepiej wziąć takie, które grają, lubią się napić piwka. Znaczy nie, ja lubię takie kobiety. A ty może lubisz takie, co grają w piłkę nożną i mają dietę. Dobra, no to cóż, trochę mało czołgów pojechało na drugą stronę, ale no zobaczymy. Są, no w zasadzie jedna artyleria, ale o słabym zasięgu, to można by było w zasadzie delikatnie zjechać, więc ja pojadę za tankiem. Ja pojadę górką, bo tutaj pojadę... Chociaż ten Bishop się może... Bishop się może tak ustawić, że będzie nas klepał, nie? No, może mieć przestrzał. Nice, nice. Dobra, ja ryzykuję. Najwyżej zginę jak bohater. Ładnie. Tak, nie rozpędzę się. Deki dwa su. O, patrzcie się na kapie. Słuchajcie tego. A gdzie reszta? Polewcia! Ja się wracam. Oh my god, nie zauważyliśmy tego. Ja nie wiem, czy zdążę tym wolnym czołgiem. O lera. Może do przodu będę jechał. No cóż. Skrócz co dolnym wałem pojedź. Dziwnie pojechali, tak środkiem wszyscy jadą. Nie mogę nic trafić, to jest najgorsze. No, też mi uciekł. Dobra, leć go tam zabij. Pojechałeś go tam zabić? Tak, wsiadę. On w twoją stronę może uciec. Łap go! Uciekł mi! Nie przebiłem go! No, ja też. Dobra. Nie, no cóż, no cóż. No, ja mam na tym czołgu około 1200 średnich obrażeń, a teraz zrobiłem, no ale to za szybka bitwa. No, szybcy i wściekli 4 minuty. Więc no, nie mogliśmy niestety pokazać klasy, ale chyba dobrze, że ty pojechałeś do przodu. Tak, właśnie przypuszczałem, że dobrze, że cię tam wysłaliśmy, ponieważ zrobiłeś najlepszy wynik, jeżeli chodzi o exp,
ponad 1000 obrażeń, też niedużo, ale może być. No a my tak trochę słabiej, ale jak widać tragedii nie było, po prostu za szybka bitwa. 3 minuty 54 sekundy trwała. No i cóż, na koniec widać, że 20-tysięczna bitwa to była. 2000 na KW1C. Słuchajcie, w tym odcinku nie widzieliście tych okienek po bokach, bo dostałem właśnie informację ostatnio, ale napiszcie, może niekoniecznie, żebym wywalił te okienka, że one rozpraszają. Ja myślałem, że warto tak zerknąć w małym okienku, jak tam inni gracze z Plutonu sobie radzą, ale jeżeli tak zobaczymy, może tak się bardziej spodoba. Czyli bez okienek, dla mnie jest to lepiej, bo krócej z montażem, nie? Dobra, to w zasadzie tyle. No cóż, jeżeli chodzi o pojazdy 10 poziomu, masz ich kilka, ale nie za dużo. Na pewno przydałoby się jeszcze coś poekspić, czyli co teraz, do czego dążysz? Myślę, że teraz zrobię jakąś artę, bo mam 212A, to może dobiję rosyjską artę 10 poziomu, a później jakiegoś meda może rosyjskiego lub francuskiego kolejnego. Radzieckiego. No dobra, dobra, no to, to w zasadzie tyle. No to co, na koniec tak może powiedzcie, co to za pierwsza pancerna gangsterka. No i może kogoś chcecie pozdrowić. Oczywiście przede wszystkim Krzychu, ale jak tank też chce, to niech pozdrawia. Klan ogólnie, rozwijamy się cały czas, gramy twierdze, obrony twierdzy, plutony, bitwy rankingowe. No ogólnie, dobrze się bawimy, for fun clan. A chciałbym pozdrowić Listonosza, Fightera, Jakuba Owsiaka, cały klan Bior, w którym kiedyś byłem. No i wszystkich znajomych i ciebie, Faja. Tank? Ja tak samo dołączam się do życzeń, ale chciałbym też prosić mojego młodszego bratanka czołgistę, który bardzo dobrze sobie radzi. Niech tam wiedzie mu się dalej na tych 9-7-1. Dobra. No dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.